No, witam. A ten to kto? Osoba wspierająca. A z kim ja się mówiłem? Ze wspierającym, kurwa? Z Wanderem? Nic nie mówiłeś o... Z Mikey X-em? Może z Cassingiem? Osoba, która będzie mi pomagać. A, dobra. No to słuchajcie. A gdzie on pracuje? Też jest policjantem? Tak. Zresztą ci się mogę nawet przedstawić, jeżeli... No, dobra, puka blachę. Dobra. Nie no, bo ja myślałem, że wiesz, że mi tu sklep zajechała. Nie, spokojnie. Dobra, słuchajcie. Temacik mam dla was, taki między nami. Mam nadzieję, że tutaj wiesz, nie nagrywa ani nic, bo bym się naraził wielu osobom. Maggie przesyła. Ale w trakcie jakby szukania informacji o moim przyjacielu. W Polsce. Gdy szukałem informacji o moim przyjacielu, natrafiłem się na ciekawą informację, a mianowicie na Grow Street. Macie Grow Street, które jest zakończone patelnią tak zwaną, tak? Mhm. To tam po prawej stronie, jakbyś wiesz, cały czas pycha tą patelnią na wprost, będzie dom. I od tamtej strony w prawo trzeba przeszukać. Tam są trzy domy i tam jest budynek, który jest używany do nielegalnej, uwaga, nielegalnej plantacji marihuany. Mhm. Czyli tak, skąd, no. Skąd ta informacja od ciebie? W sensie jakby... Jak ode mnie dla ciebie, Blake. Ja wiem, tylko że... Słuchaj, kochana. Ja robiłem w kontrwywiadzie. Byłem w Navy Seals. Więc, wiesz, w marynarce wojennej my mieliśmy troszkę inne zasady. Więc w momencie, kiedy mój kumpel zniknął, to ja parę osób zapytałem po swojemu. I pomimo tego, że oni, kurwa, nic nie wiedzieli, to mówili mi nawet rzeczy, których ja nie potrzebowałem wiedzieć, ale którymi się, kurczę, podzielę. No bo wiesz, ja w ziole nie latam, nie? To nie jest ten rodzaj podpięcia. Jest, to nie jest coś, co się interesuje. Nie, to nie jest coś, co mnie interesuje. Wiesz, ja mam legalną firmę, wiesz, ja mam dochód, ja mam obrót, że tak powiem, nie? Masz firmę? Mam firmę, jak najbardziej. No dobra, ale... I jak mamy patelnię, tak? To trzy ostatnie budynki na prawo, tak? Jakby... Tak, tam trzeba poszukać. Okej. Okay. Jaki ty masz w tym cel, że my rzeczywiście pojedziemy tam, coś znajdziemy, wszystko jakby ogarniemy tam na miejscu, jakby... Jaki jest profit twój? Słuchaj, Blake, bo jak ty będziesz, wiesz, jak ty zrobisz tu taką rzecz, potem zrobisz inną, kierownictwu się to spodoba, to koniec końców zrobicie coś, co moim zdaniem leży w interesie tego miasta, a mianowicie dojdzie do zmiany szefa policji. Ty jesteś dużo bardziej kompetentny niż ten cały Heinel, czy wcześniej Fate, czy cała reszta, bo ja mam duże, wiesz, mam za złe policji, że wiesz, mi przyjaciele giną, że jest taka korupcja, że ktoś mi przykłada klamkę do głowy, że ja się nie czuję bezpiecznie. Dlatego myślę, że ten departament pod twoją wodzą to by było to. Dlatego ja ci dam tą informację i oby to posłużyło do awansu. Jakby nie patrzę na awans, tylko bardziej, no inne mam cele, ale... Powiem ci tak. I też powiem ci jedną rzecz, będę z tobą szczery. Słucham. Potraktowałaś mnie bardzo źle wczoraj. Ja? Dlaczego? Tak. No wiesz, kurwa, jakieś te sztuczki z kubkami, a może się napi, coś tam. Ja ci powiem tak, jak chcesz moje DNA, możemy się jebnąć i se wygrzebiesz. Nie, podziękuję. No właśnie. No to wiesz, w takim razie no nie rób takich dziwnych rzeczy, bo wiesz, czuję się nieswojo. No. Nie wiem, po prostu się spytałam, czy może chcesz się napić. No ja wiem, cztery razy, wiem. Tak. Ja wiem. Może chyba po prostu o nawodnienie. Wiadomo, ja tak zawsze mam z zatrzymanymi, pytam się po 100 razy, czy może nie chcą czegoś zjeść, się napić, także... No, ja też, wiesz, ja byłem w tej samej szkole, tylko trochę wcześniej. Więc no... Ojej, no powiem tak, no... No to sobie działajcie. Myślę, że teraz jak... Może nawet ktoś tam znajdziecie, nie wiem, ja tam nigdy nie byłem. Siema, ja takie pytanie mam, co z kanalem 2. Ale plany widziałem. Co miały być kiedy sprowadzone przez CB i Rafalka, dalej plany jest widziałeś? Jakiś plan, czy w stanie na przykład odzerować, spróbować je narysować? No, ja niestety jestem bardziej działający niż kreatywny, ale okay. Tak jak mówię, no jest patelnia, która trochę wygląda jak jajo. Tak? Takie duże jajo z przepuchliną.
No i na prawo trzeba poszukać, no to też nie będzie, wiesz, to jest budynek, to będzie kurwidziołem, no wiesz, o co chodzi. No dobra. No. A jest przewidywany tam jakiś duży opór, coś... Czy co jest jeszcze raz? Jakiś przewidywany duży opór, bądź broń palna na miejscu? A to ja nie Może wiem. Takie informacje? Nie wiem, mnie tam nigdy nie było. Ja owszem byłem na Grove Street parę razy, ale stricte w tym budynku nie byłem. Dlatego nie potrafię ci go dokładnie zlokalizować. Ja widziałem plany, no. Więc no. Tak, i on gdzieś tam jest, tak? No wiadomo. Słyszałeś może o jakichś zabezpieczeniach albo coś? Czy brak? Zabezpieczenia. Nie wiem, mogę dopytać. Spróbuj dopytać, jakbym mógł się prosić. Każda informacja jest na wagę złota w takim momencie, kiedy jednostka specjalna miałaby gdziekolwiek się udać, to... No ale wiesz, jednostka specjalna to już raczej sobie poradzi z jakimś tam, kurwa, nie wiem, kłótką, no. czy wiesz. Ja wiem. Może my sobie poradzimy z Blake, ale czy ja wiem, co odnośnie słoty, to... Ale może myślę, że to też jest akcja na wojsko, że tak powiem. Może poproście Heinela, żeby skontaktował się, nie wiem, ze Stopczykiem, z TJ-em. To się myślę, że Gang Unit powinien się zainteresować, jeżeli to w szczególności okolice getta, tak sama patelnia, to powinien Gang Unit wręcz tym przewodzić. Jako podwydział DTU powinien się tym zająć. No, ściągnijcie ich może. Ja pamiętam, że pan Stopczyk zawsze taki równy kolega był. Znaczy się... kolega. Kolegami nie, nie wiem, nigdy czy nie nawet... piliśmy, bo wódki nie piliśmy, ale powiem tak, no zawsze pomógł, pamiętam jak mi się kiedyś samochód rozkrzaczył, ściągnął krawat i mi podwiązał katalizator. No. A jechał na ślub. Potem widziałem zdjęcia na Instagramie, podaliśmy sobie followa i skubany oddał mi swój jedyny krawat i latał tak, wiesz, trochę w stylu Mariano Italiano, wiesz, rozpięta koszula, wiesz, no, włosy z klaty, więc no... Aczkolwiek to już nie jest z naszej gestii, tak? Ze strony DTU możemy spróbować, tak, tutaj coś się skontaktować jako podwiedział, aczkolwiek to i tak zależy od Heinela tak naprawdę, nie? A Heinel jest, no, jaki jest. No wiadomo, że jest, jaki jest. No ale myślę, że wiesz, troszkę, wiesz, reszta to już inicjatywa własna. Mhm. Jak to kiedyś śpiewał pewien raper. Więc myślę, że dacie radę, no wiesz, chłopaki, nie po to to, wiesz, oni się zawsze pojawiali, jak była gruba afera, nie? No dobra, będziemy robić... Na getcie zawsze jest gruba afera. Zawsze jest. Dobra, ja muszę lecieć, bo... Muszę lecieć po prostu, też się nie będę tłumaczył. No ja tam biznesy, no ja tam biznesy, wiesz, furę kupiłem, więc sobie jeszcze nie mam, wiesz, o co chodzi. Zajęty człowiek, wiadomo. No, takie turismo tutaj zleciało do miasta. Jadę właśnie zarejestrować, mam wszystkie papiery, kluczyki, wiesz, no. Podwijam kiecej lecę, że tak powiem. Dzięki Blake, dzięki... Sean. Nie ma sprawy. Dzięki za informację tutaj. No i bawcie się i uważajcie na siebie. Jasne, też na siebie. Pod osłoną nocy pełzają grzechotniki. Grzechotniki? Grzechotniki. Takie powiedzenie na mieście jest. Okej. Pierwsze słyszę. No i chuj rozrusznik do wymiany. Siema. I co tam z tym seansem? A jakim seansem? O tym, co wczoraj mówiliśmy. Seansem. No... Jedna osoba jest mi jeszcze potrzebna na mieście. Może nie będzie potrzebny. Myślisz? Aha. Mhm. Wykorzystałem swój urok osobisty. No. Poszedłem do pani burmistrz, no. I przyklepała moje papiery na tego całego dyrektora finansowego. No i znaczy, widzisz Estebanek, można sobie życie uratować. Widzisz? Bardzo łatwo. Już mnie to zaczyna męczyć, kurwa. Bo wiesz, mogę coś powiedzieć, Sergio? Co dwa dni muszę kogoś zabijać. Mogę coś powiedzieć, Sergio? Po co nam tu kolejny rozlew krwi w mieście? A patrz, jakbyśmy odjebali burmistrz, to by federalnych ściągnęło. CIA by ściągnęło, stary. Wojsko by mogło siąść i po cholerę nam taki rozgłos. Rozumiesz, Sergio? Więc lepiej wszystko załatwić, tak jak ci powiem, pod stołem, nie? Tak,
Poszedłem do niej, pogadałem jak z wnuczką, można powiedzieć. No, ty słuchaj, słuchaj, no to kurwa, no to nam się zwolnił, to nam kurwa się zwolnił slocik. Trzeba będzie odjebać Heinela. Heinela? Heinela, no. Tyfa policji? Tak. Co zrobił? Nie podoba mi się, co to kurwa jest za szef policji, który kurwa pączki wpierdala. To jest moje miasto, ja nie, no przestań, kurde, że pączki wpierdala. Myślisz, że jakiś niepoważny kurwa jestem? Coś zrobił? Tylko pączki wpierdala i oto jesteś kurzony. No kurwa, jest niereprezentatywny. Jak ja mam powiedzieć, że jestem z Los Santos, kurwa, jak my mamy taką władzę tutaj. Władza ma być absolutna, a poza tym to nie jest człowiek od nas. Ja sobie tam bajeruję taką dupeczkę, Blake Adams. Okej, okay. Uważaj na nią. Ja tam uważaj, ty, ja ci powiem. Małpa tak. Też ją bajeruje, także wiesz, no. Też po małpie brać, używany towar, no to no. Powiem ci tak, jak ja bym się za nią wziął, to ona by była wasted, a nie tylko used. No. A nie byłaby już tylko wasted? Tak, tak, to już tam, wiesz, to już by było naprawdę. To już battle scarred by była, powiem ci. Tak, no. Tylko tutaj wróćmy jeszcze do kwestii tego całego departamentu. Ja będę tam musiał jeden dzień na pewno jako aplikant do tygodnia i to wszystko będzie załatwione. No ale to jest Esteban, jak się tutaj wszystkim zajmie. Tak, w domu. No, tak, załatwię, no, wszystko ci pozałatwię. Ile się da, to tak, tak, no tam jeszcze tego. Poznam go z ludźmi tam. Pewnie. No, tyle, ile moja tutaj pozycja pozwoli, to jak najbardziej. A wiesz co, mi się nie podoba, że dyrektor adwokatury na przykład jest na wakacjach cały czas. Ja bym chciał być tym dyrektorem. To go odjebiemy. Gdzie poleciał? No właśnie chuj wie, nie? Z kim się nie kontaktuje. Ale nie się dojedzieć. No. Okej. A kto jest jego szefem przełożonym? Jerry? Nie, jego to jest Rockwell, bo Rockwell jest dyrektorem doju. Matthew Rockwell. Okej. No dobra, no to weźmiemy Rockwella na przejażdżkę. Tam mu wytłumaczymy, kurwa, a nie, bo czekaj, bo jak powiemy, że ciebie ma dać, to się może domyślić. Nie, no właśnie. Kurwa. Ty, ale jakbyście zrobili, powiedzieli, że jest taki adwokat, który jest posłuszny nam, bo to będziecie oczywiście, czy jak to, kurde, robić? W maskach, czy bez masek, czy nie wiem, normalnie, czy nienormalnie, zastraszeniem, czy wiesz, czy plata o plomo? O, wiem, co zrobię. To porwiemy Rockwella i mu powiemy, że ten adwokat, ten kurwa, którego chcemy zlikwidować, to jest nasz ziomek, tak wiesz, ale tak za ściany powiemy, że on się ten, a potem go jakoś puścimy i on już będzie miał awersję do tej kurwy na wakacjach. O! Także wiesz, komuś się wypchnie. Wiesz, ktoś podbiegnie i szefie, bo dzwonił ten cały, jak on tam miał. To Rockwell? Nie, ten drugi, kurwa, ten, którego chcesz wyjebać. Ten, ten, no to on się nazywa, czekaj, już ci powiem, Hank, już, czekaj, sekundkę. No to Hank, ha, no to... Dzwonił Hank, a ja wyjdę i wiesz, i na całą pizdę będę mówił, tak, Hank, już wszystko, kurwa, ogarnięte, za chwilę ci załatwimy posadę. A potem mu powiemy, że ma zrezygnować, bo idzie nowe. I tyle. I mu wprost tego nie powiemy, ale on, kurwa, tam podsłyszy. No, i tyle. I to mi się podoba. No. I tak, jak najbardziej, no i to jest... Konspiracja. No. A Blake? Blake. Wiesz, ja mam na nim inny pomysł, bo wiecie, że OnlyFans będzie wchodził, nie? Serio? Będzie wchodził, dlatego wiesz, ja bym się przebrał kiedyś za policjantów, kurwa, z prawej dupę, kurwa, i zarobił na subskrypcji. Wiesz. Szefowa policji. Home office number one. To jest to. Tak. I z kiełbasą, zdjęcie z kiełbasą w mordzie. Tak. No. Z petardą? Dobra, słuchaj, ty musisz pojeździć po grupach, załatwić tam GHB. To się będzie słuchać. No spoko. Wiesz, położymy jej kurwa pytono na czole, napiszemy... Arabskie gogle. Z grzechotnikiem i chuj, nie? No. Powiedz mi, jak ci mija dzień. Wszystko okej? Ta. Bo słyszałem, że tam cię policja haltnęła. Coś... nie potrzebowałeś mojej pomocy. Nie, bo wiesz, ja mam niesamowity urok osobisty. Kazałem wykonać dwa telefony, kurwa, wiesz. Chłop przyjechał, kurwa, z papierami, a ja im wystawiłem gruby temat. Na mieście. Okej.
Dobra, 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 dobra. Coś o czym powinienem wiedzieć, czy nie bardzo? Nie, spalam tą suszarkę palasą na grą. Okej, okay, dobra, okej, okay, okej. Okay, tak, okay, tak jest niepotrzebna, a po co mają kurwa jakieś zjeby zarabiać, wiesz, jak chcą. Szybki będzie miał tylko. A ty nie chciałbyś najpierw ubezpieczenia sobie wziąć na to? Może to jakoś może podejść pod ubezpieczenie, jakieś odszkodowanko tutaj, wiesz, spalenie ci twojej posiadłości? A nie, dobra, bo cię powiążą, że twoja posiadłość to suszarka, dobra, nieważne. Wolałbym, ja mam ten tablet. Nie masz posiadłości. Dobrze. Dobrze, ja mam ten tablet. Dobrze, chyba, żeby się okazało, że teraz kupiłeś tą posiadłość. Nie, data jest zmieniona na półtora tygodnia temu. Tak. Na 7 jest zmieniona. A, do tej kurwy Naomi muszę zadzwonić. Zobaczmy, czy dzisiaj... To Xiaomi? Tak. Oczywiście no tak, no ma. Musi zapłacić. Musi zapłacić, była przed chwilą. No to nie. Była na molu. No, musi zapłacić, kurde, bo tutaj zarabia, a tu 20% oczywiście do pana Sercha. Tak. Na starych dobrych czasów. O! Halo. Witam serdecznie, kolegę. Witam. Kiedy czy nie? Jeszcze raz? Żartownisia. Żartownisia spotkałem na telefonie. Jakiego żartownisia? A, bo żeśmy musieli chyba pogadać, nie rozmawiać na telefon. Dobra, to... Myślę, że ty mnie też żartowałeś, wiesz? Dobra, to ja... to ja do ciebie... Daję ci gipsa. Chyba jakiś żart zrobiłem winiemu, ale nie pamiętam. Niemu? Co, Wini podjedzie? A, dobra, już wiem. Podałem jego numer na przesłuchaniu. A, brawo. Jako do mojej siostry. To pojebało ci się, dałeś do brata. Pojebało mi się, no. No tak. Zawsze mógł się wczuć w rolę i powiedzieć, że operację tutaj przeszedł, nie? Zmiany płci. No, ty wąski jesteś też mądry. Ale powiedziałem mi, że ktoś mógł ten numer przyjąć po niej. Co tam z Blake? Co tam z Blake opowiadaj? Coś tam działasz, czy co? No z jakimś Seanem dzisiaj przyszła. O Jezus. Seanem? Takim kurwa z tym, z siwymi włoskami? Takim ta, kurde... Ta. Bo ja go nie lubię, uważaj. On ta, jest kurwa z DTU. On jest z DTU. On jest taki dociekliwy skurwysyn. Uważaj na niego, Sergio. Proszę cię, uważaj. Wiesz. Ja wiem, kim ty jesteś, ja wiem, co ty mówisz, tylko mówię po prostu uważaj na niego, okej? Okay? Wiesz, ja z kurwami nie tańczę. No ja wiem. Patrick Swayze. Patrick Swayze. Która to jest ta Blake? To jest taka ta ciemnoskóra? Czekoladka, no. No, na całkiem spoko wygląda. Tak. No, fajna, no. No ja bym... No mówi, że ja na nią krzyczę. No zajechałbym ją w N-Worda, nie? W tak zwane nigiri. Rozpierdoliłbym jej sushi. Sushi. A głodny jestem. Sushi, no. Bym tam kurwa w rybkę wjechał, nie? W sandacza. Dobra, zadzwonię do tej Blake i powiem, że się numer pojebał mi. A co do tych... A do rozmawiasz. No? Siemano na podpięciu, słuchaj. Sytuacja jest taka, że ustaliłem jeszcze, zapomniałem ci powiedzieć. Ustaliłem dzisiaj, że telefon mojej siostry już ma inna osoba. To nie mam aktualnego numeru jednak. No dobra, nie próbowałeś się jakoś inaczej z nią spotkać, skontaktować innym jakimś sposobem, żeby dotrzeć do niej? Albo... Nie, a... Czyli nie masz... A wiecie coś o szwagrze? Jeszcze raz? Wiecie coś o moim szwagrze? Nie, jeszcze sprawa jest w toku, wiesz? Okej. Na... jakby analizę różnych rzeczy, w sensie czy tam w ogóle... Wykorzystajcie znaczy, no, musimy się skontaktować. Wykorzystajcie moment, jak będziecie na grobie, zapytajcie jego ludzi, no może powiedzą, mi nie chcieli powiedzieć, a jak przyciśniać, wiesz, urok osobisty, wiesz, co ogarnia jakiś temat. No jasne, a nie jasne. Dostał wypłaty jeszcze tak, gdzie będziemy, zdań. Pamiętam. Dobra, to trzymaj się na podpięciu, cześć. No, cześć, jasne, cześć. Sergio. No? Pomyślałem, co do tej dostawy tego kilo tych nasion. Kurwa! O, ten myślę, język, że... kurwa, to trzymaj język. No, to myślę, że no. Małpa by się lepiej. No tak, ty już będziesz dyrektorem finansowym. No mi nie pasuje, nie? Tobie nie pasuje, to prawda. No. A Małpa tam ma te kontakty z tymi, kurwa, brudami.
nic nie słyszałem, coś, ale dobrze chyba, o to chodziło. O co chodziło? Szepcze na ucho. Nie, 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 tak ci wąski szepcze na ucho. A, bo tego, no. To przypadło. Chodziło takie tam, wiesz. Mapa, ale nie wiem, czy mapa będzie dobry, czy on będzie w detalu robił. Może winiemu to damy. Winiemu się chce? No takie małe płotki? Wiesz, to on by wolał, kurwa, Blanco, nie? Właśnie o tym mówię, nie? No, on by wolał Blanco, no ale kurwa, problem jest taki, że nikogo nie chce w laboratorium. Ja mam taki zajebisty pomysł, nie? No. Sprzedawać krzaki, a nie tego, nie ususzone. Ludziom, żeby sobie ludzie sami suszyli i żeby sobie później sprzedawali. Ale krzak, jako wiesz, bardzo dobrej jakości średniej. Ale to co, chcecie się z tym pierdolić, kurwa? Krzak łatwiej niż na sztuki. Myślisz? No na krzaki łatwiej chyba niż na sztuki. Lepiej chyba, kurwa, nasion sprzedać dużo. Tak, tylko że wiesz... Łatwiej na pewno, no, łatwiej, i mniejszy łatwiej, problem, kurwa, prawda. Mniejszy problem. Tak, i się też, wiesz, to nikt cię nie nakryje, kurwa, jak podlewasz, kurwa, jakiemuś, kurwa, wiesz, no. Witam państwa, co do opalanko tutaj. O, witam, witam. Poznajemy pana. No tak dobrze słyszałem, kurwa. Dobrze słyszałem. Vincenzo Veloce. Vincenzo Veloce, kurczę, no. Witam serdecznie. Witaj, witaj. Siemano, panowie. Siemano. Witaj. No cześć. Siema. Siema. Witam. Siemano. Siema, siema. No, ja to chyba też dalej widziałeś. Nie, widzieliśmy się na kraju. Ciebie, Pącki, to 100 lat prawie nie widziałem, nie? Trochę zeszło. No. Oj, Pącki, Pącki, kurwa, też kopelada, ale tu ze Stebana to się nie spodziewałem. A? No, człowiek zagadka, no nie? Musiałem. Ty Misiana nie widzisz czasem? O? Nie, zrobię na te deale coś jakieś z autami, co kręciłeś, co przebijaliśmy? Nie. Na tym komisie, kurwa, parszywiec. A tam dostałeś na tym parę fajnych samochodzików, z tego co pamiętam. Coś tam było, nie wiem. No, no, nie. My się tak dogadywaliśmy, żeby IRS nas nie dojechał. Uznam, kurwa, że no uznam, że tak było. To było tak dawno temu, że moja łysa starego nie pęta. Ale piękne czasy były, piękne patrzcie, czasy, ma co gadać. Jak się tam Winnie w Andrew Tate zmienił. No. Polski to jest fake Andrew Tate. To... Hej, jestem ten, mi się głęb świeci. Zacznijmy od tego, że Andrzej Tate musiał się na kimś wzorować, tak? Ja myślę, że byłem. Moja popularność była przed nim. Wiemy, co robić. Polski też tak twierdzi. Też jest taka szansa. No. Szansa jak na wyruchanie szympansa. Dobra, nieważne, bo tutaj tu przyjechałem taki zniesmaczony, kurwa. I mnie nie weźmiesz mnie puta na litość tutaj na dobry uśmiech, to znaczy się. Czyli na sentyment, no, to znaczy koledzy. No. Kurwa, żeśmy biznes taki skręcili, stary, że idź pan cholerę. Co się dzieje? Kupiłem wspaniałą zabawkę niedawno od kolegi, jechałem daleko na wyspy po to i zgadnij co. Gówno to jest warte na mieście. Nawet wyhodowałem, wyuczył Hesie chemik, wyhodowaliśmy wspaniałą odmianę wspaniałej rośliny. No i tak chujnie plony na mieście z tego, mimo wysuszenia, mimo podzielenia, podsywania. 220 za sztukę, 3 kilosy, żeby opierdolić. To jest to 100 lat trwa, więc ogólny dochód tej imprezki no jest tak, jakbyś jechał na piccolo, a nie na wódkę, no. Powiem tak, że krzak wychodzi około 6,5 tysiąca, nie? W sprzedaży? Tak, detalu. 6600 dokładnie wychodzi. No, dokładnie, dokładnie. Jeżeli opierdolisz całego krzaka bardzo dobrej jakości. Bardzo dobrego, tak. Bardzo dobrej jakości. Mało tego, suszy się to 2 godziny, a co gorsza... Hoduje się to dwie godziny. Dwie godziny możesz sobie odjąć, możesz sobie tak, bez jak masz lampy, to możesz sobie godzinę odjąć od tego, ale to jest dodatkowy tysiak, więc to chyba nie ma. Dwie godziny od lampy, albo trzy nawet. Nie no, lampa godzinę. Pewno? Skąd no, lampa? Potwierdzone info. Lampa UV, a bo ja mam ludzi, co pierdolą głupoty na mieście, że jakieś jak lampy, bez lampy to 3 godziny, czy co? Bez lampy 3 godziny, tak, a z lampą 2. No i robiliśmy na lampach. Ale lampy się nie opłacają. No bo lampy jest tysiak. Wyliczyliśmy, że cena na krzaku to jest ogólnie dochód rzędu, w moim przypadku, 1800 dolców. To w przypadku, w którym cena była mi w dół robiona, nie? Po znajomości, za zaległe tary. Dzięki panu. Kurka, za wyprawkę się nie opłaca. Finalnie jak płaciliśmy, że za 3 kilo jak go jebiemy, to my będziemy mieli ile zysku? Bo ja ile tam było zysku? Pamiętasz? Za 3 kilo całe? Dzięki. Nie pamiętam, bo nie było mnie przy tej rozmowie. No ale kurwa chyba 180 tysięcy czy 70 tysięcy, bo mi się pierdoli.
Mogę wyliczyć. Już powyżej. Swój. Nie będę całe 180. Cena rynkowa, jak mówiłeś, wyjściowa tego gówna. Przepraszam, ziarenka. To 2000, tak? Tak. Dlatego doliczyłem sobie, że wyprodukowanie jednego krzaka w jakości super premium kosztuje 2055 dolców. Tak, bo oczy w kieszę, no. Widzisz? Czyli wychodzi tak z lampami. Do tego dojdzie suszenie 550, biorą teraz jedni. Drugich kurwa nie mogę spotkać, ponoć zmiotło ich z planszy kurwa i nie ma konkurencji. Cenę windowali 650, policzę 645, żeby zaokrąglić i dodam tego 645, mój drogi, wchodzi 4800 na krzoku. Tych krzoków będzie nawet kurwa to. Dokładnie tak. Tak, 100 krzoków. No to jest to ogólnie inwestycja rzędu 480 tysięcy. No. I z tego mam 3 kilo. No a 3 kilo razy 220 od porcji to jest 660. To jest ile zysku? 180 tysięcy za 3 kilo. Wiesz ile kosztuje czasu opierdolenie 3 kilo na mieście? No właśnie. Drogo będzie. Za takie pieniądze. Generalnie mógłbyś się tysiaka na byś czas liczyć na po suszy, na wyhodowanie, na suszenie i na opierdolenie. No, generalnie jakieś... jakbyś sobie załatwił magazyn, to byś wypierdolić lampcie, nie? I byś miał tysiaka na każdym kraku więcej, tak? No tak. Wiesz, ja dywaguję troszeczkę na zasadzie, kurwa, Balasi z Igdeli, ich suszarnia też. Towaru będzie przez to na mieście mniej i może towar pójdzie w górę. Nie wiem, tak zakładam, przypuszczam, być tak nie musi. Ale nawet jeśli tak by nie było, załóżmy, no to cena nie jest powalająca. Jeszcze jak mamy ten czas. No ale ktoś mi szeptał słówkiem, mój chemik, który się zajmuje, że może jakiś przyspieszacz do tego użyć. Może to by przecież przyspieszyło. Nie wiem, bo nie dojdzie się coś. A ja myślę, że lepiej dłużej to robić, a mniej wydawać na lampy. O, też tak właśnie myślałem, bo to jest tysiak do przodu, wiesz, Wini. O, magazyn potrzeba, żeby się ale wiesz co, jeszcze myślałem, że słaba odmiana hoduje się krócej, przyspieszyć ją nawet czymś, żeby robiła to jeszcze krócej i wtedy różnica... Bo ja szkoda, tam jest różnica między słabą a bardzo dobrą odmianą. 190 za grama najgorszej jakości marihuany, najlepsza 220. 220, no, to jest właśnie. Tylko $30 na sztuce. Ale mnie sprzedajesz. Polecieć ilość i jakość. Właśnie, ćpuny nie chcą brać, to jest problem. No, samo opierdalanie chyba najwięcej czasu zajmuje. Trzeba jakichś ludzi ogarnąć do samego opierdalania, no. Jedynie dealerów tutaj uzbrajać po prostu w to. Albo, ale dealer też musi zarobić, nie? Jak no wiem, że dealer musi dolę zarobić. Dealera, chodzę w moją dolę, no to wiesz, więcej na paliwo wydam jadąc przez te... No to jebane, kajoperiko za przeproszeniem. Nie? Ja wiem, ja cię rozumiem w pełni tutaj. No dobra. Co możemy zrobić? No myślę, że możemy ceny nasion ci obniżyć. Może bardziej jakbyś ty tam potem dawał w getto. W getto, no w getto mogę pchać, tylko oni są cwani, bo teraz mają monopol na suszenie, a jak jeszcze oni będą mieli kurwa temat, to ja tego nie pozbędę tego, nie? A wiesz, że oni kolorowi są najlepsi w tym, no kurwa. Jest ich dużo. Taka prawda. Są miastowi, wiedzą jak to się robi od lat, kurwa, wiesz, a w detalu. No to podzielmy to. To ty im odpierdalaj krzaki, oni nie dostaną nasion, a ty będziesz miał nasiona. Może być. Ale ty dostali to... jakieś pewnie nasiona. No jakieś tam dostali, no ale to się kiedyś skończy. Bo to, że oni kupili 40 nasion, to wiesz. No to co? Mnie 25 litrów. Przepraszam, że się wpierdolę, ale od rybaków kupują nasiona. Zajmę. No łowią czasem. Siaku? Po 500 czasem sprzedają, zależy. Dwa koła trzy. Teraz po dwa koła sprzedają już? No to różnie, ale to, kurwa, te nasiona tam z tej wody, to kurwa. Ja trzy dni łowiłem, radne mi się nie trafiło, także... Tak, ale wszyscy łowią, więc pewnie jest ze 100 dziennie z tego. Nie no, chciałem tylko powiedzieć, że mówię, że na ten temat no nie jest taki lukratywny umowowo, nie? To nie jest tak. Ja mówię, że wątpię, żeby była stuwa tego. Ja myślę, że tak realnie około może 10-15 nasion wyłowią, jak wszyscy łowią tam cały dzień. Tak szczerze. Jak Wąski nie wyłowił, ja nie wyłowiłem, żaden nasz znajomy nie wyłowił, tylko jedna Naomi wyłowiła i mi dała, bo nie wiedziała, co się z tym robi, co i jak. Mówię, no to Witcher, no powiedziała, ona nie ma czasu, no to wiesz. No właśnie, no to wiesz, o co chodzi, nie? W tym momencie, jak jedną osobę tylko
znam, która wyłowiła, a skrzynki, jakieś kurde z kasy fiskalne lecą, wiesz, takie rzeczy nie można wyłowić, ale nasionko? Jak 10 dziennie będzie, to jest dobrze, serio ci mówię. Statystycznie, nie? Oczywiście. Można pochodzić i popytać, czy ktoś ma nasionka na morzu. Pytałem się wcześniej, nie? Tego się pytałem, czy coś fajnego pan wyłowił, coś fajnego, a taką skrzyneczkę, coś. A mówię, że jakieś nasionka można tutaj, o nasionka, ja nie wiem nic o tym, kurczę, ale fajnie by było, no. Jeszcze słyszałem, że nasionka teraz tam, kurwa, tej, u Naomi na Witchopie, nie? Można tam. No tak, można. Jak ale pracujesz? Też nie znalazła. No, dobra, czyli co? No w ogóle chodzi mi o to, że, no, ja chciałem przyjechać, powiedzieć, byś też, że robimy lukratywny biznes, a on jest taki, o, normalny, nie? Myślałem, że większy, no. I powiem, że nie. No nic. I myślałem, że może jeszcze powiecie, że kurwa, to mamy taką chemię, przyspieszy porost, posłyszałem, że dałoby radę. Ale mówicie, że nie chuj. No chemii nie mamy na razie. Dobra, to nie kombinował jakoś. Tylko co, mówicie, że co, kolorowi nie będą dostawać na miasto ziaren, czy co? No, trzeba coś będzie zrobić. Ale dostali, nie? I mówisz, tak? Wcześniej zrozumiałem. No dostali parę dni temu. Dobra, to czekać, aż się wypompują i wtedy ich szuka. 56 groszy. I wtedy ich szuka ci w zapaczuchę z 7 more. Dobra, to ty wybalasz, bo ogólnie ci powiem dziwna sytuacja taka, że mówią, że suszarnia, jak cegła mi to mówię, jak to było, że suszarnia są jedyną teraz tam jedni, bo balasów nie ma, już nie suszą. Balasów też ciężko znaleźć. Co się tam stało, bo wiem, że muszę coś wiedzieć, bo kurwa, szukaj takiego balasów, a od tego czasu jakoś z nimi cisza jest, kurwa. No rozwiązałem ten problem. I balasy nie będą można ci konkurencją. Są drudzy balasy jeszcze, są balasy od szybkiego na 13 za stacją benzynową. No, no, 13 my mówimy, nie balasy. Balasy tak mówiliśmy z tych z patelni, nie? No i jeszcze jest, jak oni się nazywają, chyba Bluetsi. Bluetsi mają suszarkę jeszcze. A, to dobrze wiedzieć, kurwa. Dobrze wiedzieć, paski, bo wiesz, jak kurwiają monopoliści jebani, nie? Bo była cena, start była cena chyba od 400 bądź 500, a już chłopaki już 650 mają sztuki. Ale ci powiem, przy 650 od tego, od krzaka, no to widziałem, to oni opierdalają bardzo dużo, bo to chyba, nie wiem, 40 torów wychodzi, kurwa, na jednym gramie. Czy 20, przepraszam. No, no to tak. Jest dużo, jeżeli sprzedaje za 220, a oni 20 ich jest z tym, no to kurwa, to trochę kurwia, nie? Więc jak sobie widują cenę, bo uważają, że za jedną suszarnię, no to chują. Ale dobrze, że sobie jakiś ludzi. Podaj mi, bo są czerwoni zapewne, tak? Tak. I mieszkają w tych nowych domkach tam nieopodal Grove Street, takie nowe, familie. Nowe osiedle, no takie, no. No co, no to kurwa, dobrze wiedzieć, prawda? Daje mi to jakieś, rozszerza mi to pole widzenia, bo aktualnie miałem, kurwa, no nie za bardzo szerokie spektrum widzenia, że tak powiem, tego interesa, a teraz jakiś potencjał zauważam. Niewielki, niewielki, ale zauważam. Słuchaj, Wini, tam możesz się zawsze z tym szybkim dogadać. Hmm? On taki się wydaje w porządku w miarę. I na pewno ci cenę też suszenia zbije, jak będziesz mógł kurtowo na przykład wystarczy. To chłopaki tam gadali z jakimiś chłopakami od szybkiego, wiesz, mnie nie było, bo to wszystko to lepiej, żebyś ty się szybkim dogadał, szef, szefem, tak, no, a nie no, jakiś klapek z klapkiem. Jest taki trochę spowolniony, ale kurwa, no da się. Szybki czy wolny, kurwa? Wolny, no ale maksymy szybko. Tak. Kurwa, a wiesz co znaczy nazwisko po włosku? Szybki. Jeśli tak, chodzi szybki. O security... Szybki. Szybki. Kurwa, dogadam. Adimako, dziękuję bardzo. No nie, ten maczki wolny, kurwa, co nie? No, myślę, że kurwa, trzeba potem przyspieszyć. No wiadomo. Ja mogę tutaj ustawić spotkanie, jak chcesz, Mini. Kurwa, wiesz co? Wiesz co? Mówię ci serio, lepiej ty z nim, niż mówię klapek z klapkiem. Fajnie bym się z nim spotkał, ale nie za poręczeniem, wolę wie sam, bo nie chcę się czuć jak kogoś kurwa przydupas, dobra. Nie? Ja powiem tak, ja jestem ogólnie adwokatem, więc tutaj nie czuję się jako przydupas, nie? Ja jestem jego adwokatem, ja mam do niego numer, tak? Kurwa, mogę... łysy jestem, ale nie głupi, dobra, no nie? Tak. Ogarniam spokojnie, miasto no. Wielkie nie jest, jest duże, nie jest wielkie. Okej, okay. Numer chcesz do niego? Nie, ogarnę spokojnie, to dobra, wysłać ci mogę. Daj mu się pobawić. Nie no, wysłać ci mogę, nie? Ja wiem, gdzie mieszkają, wiem, gdzie koczują, spokojnie, ja tych czerwonych jeszcze muszę znaleźć, zanim z nim pogadam, to wolę mieć podstawę do negocjacji. A mój numer chcesz? Co, kurwa, wiesz co, z tym to się wiązały zawsze problemy, kurwa, ci powiem. I zawsze dramaty, problemy, no. Tak, no tak. Pewnie, no daj, no, że ten numer, no. No dobra, no to puszczę ci głuchego.
pierdolony, kurwa. To tak rozdaję numer na prawo i lewo. Ty. Żyj się bardziej, tyle powiem. Śpiech szabuna. No ten no niewyparzony to jest jak puta. A co ty, bo kurwa? To słyszałem z parkingu, jak tu chłopaki zaparkowali, bo nie wiedzieli, gdzie jechać. Co to jest tam w krzaka, kurwa, siedzisz i numery spisujesz? No co ty, obok niego stoję. To wtedy jak na parkingu go widzieliśmy przecież. A. No. I co, zapisałeś, kurwa, z konfidenta? No proste, że tak. Nie wiadomo, kiedy się przyda. Dobra. Wardenga, kiedy jako twórko ogarnie jest to? Dziękuję bardzo, zwykły Tomek, dzięki. Ci, że niedługo będę miał... Chłopaki, dajcie mu klucze, detailing nam załatwi. Załatwić? Zaratowałem. No. To mnie nie szkodziło, no kurwa. Nie, nie, no. Powiem tak, nie? Że ja będę miał niedługo komis samochodowy i ja będę tak jak kurwa, wiesz... Panie. Zaczyna here się... Here we go tak again, jak, kurwa. Zaczyna się, here we go again. I tam pizdu pieniądze baterii, patrz. No. I potem znów pizdu, kurwa, w tym mierze, że te kury tych obywateli biednych sobie kupili, kurwa, że to... Tak jest, szefie, dokładnie tak, yes sir. Aj. No nic, no. No. Wszystko wiem, ale nie chcę wszystkiego wiedzieć, bo chuj wie co tam masz za uszami i pod marynarką, wiesz? A w zasadzie pod kąpielówkami w tym momencie. A przeprać tak. Potraficie? Nie ruszaliśmy tematu, nie? Dla razie. A macie coś do przeprania? A wiesz co? Na obecnej chwili, w tej sekundzie, nie. Aczkolwiek, jakbym stwonił chłopaków, bo my też się przed skarbówką trochę chowamy, jeden miał gwiazdę chatę na skarbówki, przecież po bańki mu zginęli. Mamy to, wiesz... rozlokowane środki i musiałbym zebrać i wiedzieć, przeliczyć, kalkulować, popytać, jak to tam łącznie stoimy finansowo, nie? Więc ja ci nie powiem, ile mam i trzymam. Na ten moment nie jestem w stanie się określić, nie? Ale jak coś, jestem zainteresowany. Jak muszę coś wiedzieć teraz, to powiedz, jak nie, to ogarniemy po prostu, jak będę wiedział, na czym stoję, będziemy mogli porozmawiać. Tak zróbmy, tak zróbmy. No. Dobra, lecę panowie, bo jeszcze trochę im zostało, a godzina już późna, co patrzę na zegarek. Dzięki za miłe spotkanko po latach. Siemano, siostro. No kurwa. Miłego życzę. Innego. Fajnie było znowu pogadać. Jaśniejszego. Wzajemnie, no odzywaj się czasem. No, odezwę się. I ja proszę jakąś kawę, kurwa. Kurde, pizza dobra jest w mieście, powiem ci. Zajebista jest, naprawdę. A, gluten jebać. Miłego. A ja bez glutenu. No, trzymaj się, hej. Pa, pa. Adios, muchacho. Co teraz? Co teraz, to teraz w planach? Nic. No fajne. Widzisz, jebią mi ludzi na kasę. Trzeba bardziej jebać ludzi na kasę. No. Trzeba jebać ludzi na kasę. Trzeba. No to jest załatwione. Z burmistrz jest załatwione. Nie będzie rozlewu krwi, całe szczęście. Heiner jest tak, Heiner. No ale co my możemy z Heinerem zrobić? Wyjebany w Heinera, nie jebią. A co, w jakim sensie on zagra, no? Poza tym, że tam chyba na burmistrza chce kandydować, nie? No właśnie. No i tutaj jest... Tutaj może zagrać. I w końcu zaczynasz myśleć. Nie znam, nie, także no widzisz. Złotych i 88 groszy. Cenna informacja. A może go w jakieś gówno wpierdolić, żeby go pogrążyć, kurwa. Ty, suszarnik wpierdolić. Nie, jakieś kurwa, wiesz, jakiegoś kurwa hakera ogarnąć, żeby wiesz, zdjęcia małych dziewczynek wgrywał na telefon, kurwa, czy coś. A, ty stary jest, już nie modne. Aha. Niemodne, no. Prędzej, kurde, jest... A może by z niego... Jakiegoś palca, ej, kurwa. Ej, Sergio, a może by z niego grzechotnika zrobić? O. Skomplikowane. Za skomplikowane, co? Widzisz, Wąski ma prostackie rozwiązania, a ja mam za skomplikowane rozwiązania. Także ty, złoty środku, powiedz, co sądzisz. Myślę, że musimy... Małpę za... Myślę, że musimy go tu utopić. Ale ty tak serio? Chyba to jest inna opcja, co? Tak. Heiner, na pewno skuteczna. No tak, powiem ci tak. Czy kurwa Heiner... smród się nie będzie ciągnął, no? O, tu jest właśnie to. I będą węszyć, kurde, po całym mieście. Dobra, to weźmiemy tak jakiegoś chłopaka, kurwa, z getta. Damy jego rodzinie 200 koła, żeby odjebał Heinela. Albo żeby wziął to na siebie po prostu. Nauczymy go, kurwa, historii i tyle, i kurwa. Tak. I pójdzie, kurwa, z wisielcą, kurwa, na Mission Row i tyle. W sumie, można to tego, no. Wyczaić jakiegoś właśnie ziomeczka, porwać tutaj jego rodzinę. No, złożyć mu tutaj propozycji nie do odrzucenia.
Co Heinel kocha najbardziej? Jedzenie i kalorie. Serio? Kalorie, cukier, tłuszcz, sól. Jedzenie przetworzone, gluten. Tak. Tak. O, kurde, wszystkie tak? słodkości laktowe. Wyjdzie atomówka. Szaman Mateusz przesyła 9 zł i 75 groszy. No tak, siema, ale ty się tu świeżak siebie. Niewiedzący, gdzie są rękawiczki, no, przemam sprawę. Końcu, odpisałbyś proszę po streamie na ik. Pada. Kurde, ale powiem tak. Ze sklepu? Kupimy go na roasty, mówisz, znajdę, tak? Znajdę, to zobaczę. Wiesz, co musimy zrobić? Co? Kupimy go na growsty. To najpierw musimy przeszkolić Ballasa, żeby wpierdolił jego ciało do zamrażarki na 3-4 dni. Bo no. I wtedy go dopiero zakopać. Bo wiesz, że jak rzucić od razu po zabiciu ciało do zamrażarki, to na sekcji, jeżeli kiedykolwiek na atakowa nastąpi, wiesz, mogą go znaleźć za tydzień i jeszcze może się nie rozłożyć, mogą go nigdy nie znaleźć, nie? Ale na sekcji nie mogą dokładnie powiedzieć, kiedy umarł, prawda? Czyli poczekać 3 dni i do zamrażarki. Nie. Zabić go, do zamrażarki, poczekać 3 dni, wyciągnąć z zamrażarki i zakopać. A pochód? Rozumiesz? No, żeby nie wiedzieli dokładnie, jaka data była albo coś, żeby nic nie mogli żadnych faktów zrobić. Tak. Słuchaj, to wystarczy zrobić ale tak, żeby ten kurwa balast... Ale ja mu wypierdolę Harpagana w łeb i tyle, kurwa, i się skończy. Ale powiedziałeś, że kurde tych, balasi najpierw. Balas przyjmie winę na siebie. A kurwa, okay. Zresztą chuj w to, kurwa. Dostanie czupa czupsa w głowę, kurwa, i tyle. Mam plan już nawet. Poproszę Scarface'a... Już wiem, co zrobię. Poproszę Scarface'a takiego, kurwa, od nas, Skyo, żeby wziął, kurwa, karabin snajperski, kurwa, i żeby mu wypierdolił w komendę, kurwa, w czoło i tyle. No Heinera to jebać, no. Nie znam typa, nigdy nie poznałem, także chuj mu w dupę, można też powiedzieć. Też nie kojarzę. Tutaj chyba wąski się zgadzamy, kurwa, żadnych, kurwa, świętych. Nie. No, to ci prowokuje, tak? Dokładnie. Jest ten, kogo jest, kogo znam. Dzięki Tomuś. Dziękuję bardzo. 8 zł i 75 groszy. Dzięki, Misiu. Odstrzelić tego ciemnego. Jak sądzisz, Sergio? Że co? No tak, no, dzwoni do tego Scarface'a. Muszę, ja z nim na kraju, to nie a, używamy a, kraju, o, dobra, ja rozumiem, dobra, przepraszam. Na dobra. Okej, okay, no to zaproszę na seans. Taki seans to chyba Wąski by nawet pooglądał, nie? No co to kurwa za seans, co ty byś widział, kurwa, jak kula wlatuje przez okno, kurwa, do jego biura i mu łeb rozpierdala? No! To no, byś musiał być tam, kurwa, w środku być. No. Nie, no jak to? Co ty przez ścianę będziesz walił? Z 50 będzie walił? No co ty? No, no kurwa. Dokładnie, no to co, nie będziesz widział? Dostaje je, no kurde, jak szyba zostaje przebita i no później jest krew na ścianie? No. No właśnie, no i to wystarczy, dziękuję. Kaliber 60 jelo. Kaliber 60? No. Kurde, jakiś nowy, tak? Tak. Prototyp. Widzę, że ty to masz takie fajne rzeczy, a coś wiadomo z tym, co gadałeś ostatnio? 50 to jest BMG, nie? 50. Znaczy, a propos. 50. Jakiś digielek, no, jakiś tam fajny taki. No, jakiś może złoty, taki fajny. Tak, z malowaniem wzięło. Wzięło, ale taki złoty jest taki fajny. No jest lepszy, wzięło pomalowany, taki zielony. Nie chcę. Miałem. A ile masz na tą inwestycję? Ile potrzeba? Myślę, że z banie. Panie? No co, ty Sergio, no już bez przesady, aż tyle takie coś? Tylko chcę pozłacany, ja nie chcę cały ze złota, bo się stopi. No to bania 200. Jeszcze droższe, tak? Wtedy ta. To, ale nie podwyższaj ceny, to nie targ, Słuchaj, jestem, ale przynajmniej wiesz miał cel, no. Na to te pieniądze wydawać. Tak, ale wiesz jak to łatwo stracić, także wiesz o co chodzi. No, zwłaszcza, no, że licencja prawdopodobnie nie obejmuje 50. No, właśnie, to jest chyba taka... Nie, musimy rozpierdolić Heinela. O. Będzie obejmować, widzisz, jak rozpierdolimy Heinela. Dobra, potrzebuję, żeby ktoś mi informację, gdzie mieszka ten. Daj, nie znam typa. Możemy wysłać jakieś psy w sumie. Żagetcie wiedzą. A może jakąś dziwkę? Dobra, podstawmy mu jakąś dziwkę, żeby się tam zakręciła, wzięła go na kawę, kurwa, i się dowiedziała. Ale nawet nie będę kazał się z nim ruchać, bo to obrzydliwe jest. No. Już, kurwa. Starą matkę Wagoca mu weźmiemy, myślałem. Znaj numer? Kurwa, kiedyś była taka.
Jak ona się nazywała? Nie pamiętam. Dolores? Dolores była, Dolores, tak. Dolores, Dolores, no. A pamiętam Dolores. No. Ten Vamos ją tam zawsze rżnął pod ścianą. Tak, tak, tak. No i co robił, kurwa? Uprawiał z nią stosunek. Czemu? A czemu nie? Ty nie uprawiasz stosunkiem, jak masz kobietę? Vamos zawsze był kłótliwy. Ja bym tego stosunkiem nie nazywał. Nie no, 30 sekund w sumie to nie stosunek, no, ale dla niego owszem, tak. Nie, bardziej mi chodzi o to, że to jest zawsze transakcja biznesowa. Ja kurwą płacę. No. Ale powiem tak. Możemy jakąś kurewkę zorganizować. I tak, żeby była chętna na taki deal. Cześć, zobaczmy kogo mam tutaj w telefonie. Blake Adams. Czy kurwa, no tak naprawdę każda laska ma swoją cenę, nie? Prawda. To i możemy przeznaczyć fundusze. Tu my jak nie musisz z nim rżnąć, to na pewno będzie to łatwe. Spokojnie, spokojnie. Macie numer do Harper? No. Co, daj mi. Wyślę. No, Harper, sędzina wyszła. Nawet by to mogło się wziąć. Policjant, to nie? Przedyktuj mi, kurwa, jak człowiek. No, sekundę. Ja czy Wąski? Ktokolwiek. No to 9, 5, 8. No. 6, 5, 8. No. 1, 6, 3. Dobra, dzwonię do szmaty. Nie ma jej. Śpi. Ja, ta cała Naomi. Co tam masz u niej tego? No. Udziały. Przejął mi albo Maja właśnie. No to w sumie, jej by się mógł przycisnąć? Nie. Czy ma dług tutaj do zapłacenia? Nie, że ty jesteś... Tak, na przykład jedno transzę by się umorzył na przykład. To jest sprawa Harper. Ona się tam wkręci, obciągnie mu kurwa tego fiflaka spod brzucha. Da mu dwa razy dupy kurwa i wiesz, będzie wiedzieć wszystko. Może nie będzie musiała nawet udawać. Myślisz, że na to pójdzie? Da mu suta do buzi, on tam wiesz co chodzi i będzie okej. A ma co mu dać do buzi, także w sumie? No właśnie. I to jest to. Też może ja nie znam tego Heinera, ale ja słyszałem, że są też tacy, że wystarczy, że laska ściągnie buta i stopą posmyra po fifloku, kurde, i już wystarcza im, nie? Okej, I jak to jest, Stefan? Staje ci do takich rzeczy? Nie, mi nie, tylko mówię, że jest takie coś, nie? Że ludzie takie... Moim zdaniem ci staje. Mi staje, wiesz, do czego mi staje? Mm-hmm. Mi staje do toksycznych lasek strasznie, nie? O kurwa, to petarda tak staje ostro, że szok, nie? Chyba nie zaśniesz pewnie, będziesz... Cię jaja boleć, co? Uwielbiam toksyczne... Ojejku, uwielbiam, no nie wiem, no ja jestem uzależniony chyba tutaj jakiś. Mm-hmm. Wiesz, jak to jest, Sergio, nie? Nie. No. Za dobrze mi w życiu, to trochę masochizmu trzeba dla siebie. Ja mam wrażenie, że Sergio to zawsze dostaje to, co chce. Tak. Więc nie ma takich problemów. Nie ma. No czy wiesz, bo ktoś jest toksyczny, to ja go zastrzeli, strzelam do niego, wiesz. Tak, no ja wiem, ale mnie taki coś podnieca u kobiety swojej, wiesz. Jak ja mam kobietę i ona jest toksyczna dla mnie, nie wiem czemu, no jara mnie to, no co ja ci poradzę tylko. Każdy ma swoje odchyły, tak? Siema kochanie, zrobisz mi loda, wypierdalaj, uf, ale mi stoi. No właśnie, widzisz, no? Zajebiste to, kurde, no, prawdę. Uwielbiam. A kakolda? Coś takiego próbowałeś? Nie. To też jest toksyczne. Nie lubię się dzielić, wiesz? Ale jest to toksyczne w chuj. Ale nie, to nie jest toksyczne. Jeszcze ja kurwa walą kurwa dupę w dupę. Nie. W życiu. Ja się nie będę dzielił. Mogę najwyżej od kogoś wziąć jakąś tutaj kobietę, która jest toksyczna w moją stronę, tak zerżnąć, wiesz, na ostro. Ale tak, nie. Swojej nie dam nikomu. Już jak to jest, Sergio? A ja nie jestem nikim, to że się składa. To idziemy coś powiedzieć po mieście, zobaczyć, co się dzieje? Tak. I może jakieś. A ty byłeś na rybkach? Ale na molo, ale na molo. A po chuj mam tam jechać? No nie wiem, tak o. Masz 6 sardel, wąski.
No. I byłeś. A jednak. No z wami kurwa byłem. No. Chuj mi te tardele, co ja sobie z nimi zrobię? Ja tam nie mogę się pokazywać, ja muszę się wyciszyć na mieście. Przed następnym grubym skokiem. Coś jest, o czym powinien wiedzieć, mój drogi kliencie? Żeby się przygotować? Heinel. Ty, ale... A, to! No to nie jest skok. Sergio, nie myślisz, że ksywka grzechotnik to w takim razie ci nie pasuje? Bo grzechotnik to mi się wydaje, że przed atakiem tego zawsze słychać. No właśnie. A może czarnomamba? Rozjebaliśmy chłopa kurwa łomem. Spiłowaliśmy mu zęby. Dostał 10 kulek, no kurwa chyba słyszał, że zdycha, nie? No tak, ale chodzi o to, że No tak. Ale tak z ukrycia i tak. Że on słyszał. No. No w sumie, dobrze mówi. Dobrze mówi Wąski. No. Przychodnika nie słyszy wszędzie, tylko słyszy ofiara. Zazwyczaj wtedy, kiedy jest już za późno. Tak. No tak. Konkurs Miss Los Santos. Kiedy to jest? 19 lipca. O. Dzisiaj. Dzisiaj, no. Której? 18? Better Call Davis. O, to jest mój bardzo dobry prawnik, polecam go. Ja w ogóle, Sergio, chciałem z tobą obgadać pewien jeden ważny temat. No. Co mówiliśmy, nie? Czy byś nie wolał, żebym ja był takim twoim sekretarzem, umawiał ci bardziej spotkania, a ja mam adwokata, który wyciągnie ze wszystkiego. Słuchaj. Nie. Ty się musisz starać o te banku, bo jak nie zamkną, to i ciebie zamkną, pamiętaj. Nie za co? No właśnie, tak się trzymajmy. Że za co? Tak. Pamiętaj, jak mnie zamkną, to i ciebie zamkną, tylko ja mogę trafię do więzienia, a ty trafisz do podziemia, no. Spokojnie, Sergio, ale wiesz, też jako tutaj chciałbym ci powiedzieć, że nie możesz tak, wiesz, za bardzo odpierdzielać jakiegoś czegoś, nie? Żeby cię mieli powód. Ale przecież to było czytelne i normalne, o co chodzi? O kurwa. Co ja trzeba szalonego chcę zrobić? Nic. Oby nic na razie, w późniejszym czasie. Aha, ty, bo zapomniałem, nowe plany też są. Takie. Trotyl już jedzie. Jaki trotyl? Tuż przed, bo tu już zamówiłem dawno, bo nie wiedziałem, że jest to burmistrz tak łatwo. Pójdzie, a to już jest zamówione. Samochód pułapka będzie w miejscach pracy, w przedszkolach, w szkołach. Będziemy wysadzać. Dlaczego? Żeby oczernić Heidela? No, bo tak wymyśliłem. Heidel nie może zapanować nad miastem? Ociepla się skroni. Ja pierdolę. W sumie dawno nie padało. No. Wiesz, wysadzimy parę rzeczy, bo ja muszę mieć lepszą pozycję negocjacyjną w ratuszu, oni nie rozumieją. Wiesz, co to jest, że idzie kurwa ten chłop, który kurwa wygląda jak pół mózg i pół skinhead i pół litra, a ja i mi nie dają kurwa szefa tych w skarbówce. Ale wiesz, że... Ale jak ty chcesz to zrobić? Anonimowo? Nie wiem. Chcesz powiedzieć, że to ty... Chcę powiedzieć. No to jak ja cię mam obronić z tego? No co tam, co potrzeba? Siema, jesteś jeszcze skarper? Ja. Dobra, potrzebujemy, Janeczku, mój drogi, żebyś nam wystawił harper, bo musi się wyruchać z Heinelem. Ale na pewno nie. Musi, kurwa, ja wiem, że to... Nie, nie ma opcji. Tak. Ją pierdolę. Słuchaj. No. Mam lepszy pomysł. No. Przebierz, rozumiesz, małpę. Nie, to samo wyjdzie. Nie, obciągnie mu dwa razy, raz usiądzie na brzuchu i tyle. A co ci potrzeba od Heidela? Adres, numer telefonu, kurwa, rodzina, wszystko potrzebuje. No i potrzebujemy mu kochankę znaleźć. Wiesz, jak ona mu obciągnie tymi usteczkami, tą dupeczką. Ona teraz robiła, rozumiesz, no. No i wiesz, i w cucu usiada polizać, to wiesz, to przecież on się zakocha i wszystko powie. No. A ja go będę odpierdalał za niedługo, wiesz? I muszę wszystko wiedzieć o nim. A to nie ma, rozumiesz, pań do wynajęcia w tym mieście? No właśnie dzwonię. Gdzie tu? Na adres. Dobra, ja ją jutro porwę, cześć. Cześć. Nie zgodził się, no ale... Niezadowolony.
Nie, mówił, że jakieś panie do towarzystwa. Nie, a z tym pójściem do urzędu to ci chodziło o mnie, czy mi się wydawało? Tata, stop, o ciebie. Tu mnie obrażasz. No nie, no kurwa, stary. Wyglądasz jakbyś kurwa z Sunrise'a wrócił w tych okularach. Kurwa, to są, wiesz, szybkie okulary, no. No właśnie. Ale Sergio, na pewno chcesz te przedszkola weź, to są niewinni ludzie, co oni są, weź. I lepiej policjanta jakiegoś odpowiedzieć. Ale czekaj. A co ich stan, kurwa, te dzieci? To nie o to dzieci chodzi. Dzieci zazwyczaj w przedszkolach to tam właśnie zgrozki są, także w sumie nie ma co żałować. Uspokój się, wąski. To nie o to chodzi, tylko za to krzesło można dostać, jak jeszcze się przyznasz. A po co mam się przyznawać? To mówiłem, że przyznasz się to ty przed chwilą. Nie, dosłownie. No i co? No ale nie pójdę na komendę się przyznać, kurwa. Jestem mądry, nie głupi. Pójdę. Wiesz o co chodzi? Dobra, ja mam wrażenie, że wy jesteście trochę pierdolnięci. Nie, 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 ja próbuję zrozumieć, o co tutaj chodzi. No. Mówisz, że jakiś przedszkolak, jakieś wysadzanie, no... Samochód w łapkę, kurwa. No, serio, ty też chcesz zrobić? Ładuję 400 kilo trotylu, kurwa. Wpierdalam się w przedszkole, kurwa, klik, bang, bang, bang. I to jeszcze, kurwa, jak będzie ciepło, żeby się dzieci, żeby się mała Zosia z małą Adelaidą huśtała na huśtawce i tak śmiesznie, kurwa, rączki będą latać w powietrzu. Jezus. No, to jest to. To jest Jezus. To. No, co? No, Serio, spokojnie, no, ale po co ci to? I będę, wezmę kryptonim Uber. I jak dobra. Uber dojedzie do celu, to wysadzamy. Przestań już, przestań, Sergio, no ale po co ci to wysadzać? To oni są winni. Chyba bejtuje trochę. Chyba trochę tak. Nie. Chyba chcę, żebym się bardziej zdenerwował. Przestań. Przestań, bo ja czuję, że dobra. Już krzesło czeka. Dobra. To ja ci pokażę, że nie. Challenge będziesz miał. Nie, no ale po co? Ja nie chcę widzieć, Sergio. Na seniora Freeway poleci pierwsze przedszkole. Specjalnie z dedykacją dla ciebie. Nie, Sergio, proszę cię, nie rób tego. Po co ci to? Dobra, załatwię. Słucham? Halo, słuchaj, ty. No, mam słucham. Cynka, mam cynka, że wypierdoli przedszkole na seniora Freeway. Słucham? Za dwa dni. Kiedy? Za dwa dni ponoć ma wylecieć powietrze przedszkole. Okej, jeszcze raz, gdzie to jest? Sobie znajdziesz na mapie. Ale jeszcze raz, jak ta ulica się nazywała? Bądź podpięty, seniora Freeway. Zawsze jestem, zawsze, okej. Trzymaj się. Na razie. Dobra, gazety poinformowane, kurwa, będzie na grubo. Sergio, po co ci to? Możesz mi wytłumaczyć? Żeby ludzie się bali, muszą wiedzieć, że, wiesz... Ale jak się będą bali, Sergio, ty nie wygrasz z całym krajem. Jak nie? Nie wygrasz z całym krajem. Słuchaj. Nie po to jestem przepotężny, ale wszyscy muszą wiedzieć, nawet każdy cywil musi wiedzieć, kim jest Grzechotnik. Wiesz, jak będziesz w ulicy i ktoś im za plecy zrobi... To oni mają się, kurwa, bać. Po co? Po co ty chcesz strach i terror wprowadzać na mieście? Po co ci to? Dla biznesu. Słuchaj, jeśli policja będzie się musiała zająć przedszkolem, to nie będzie się zajmować mną. Jeśli nie będziesz się zajmować mną, to dragi pójdą w miasto. To być może... To nie lepiej komendę wysadzić? Prościej, łatwiej? Nie, bo wtedy wojsko przyjedzie. A po przedszkolu to policja, tak? No to jest terroryzm, to jest jawny akt terroryzmu. Kurwa, to ich będą szukać, kurwa, nie wiem, w Afganistanie znowu. No dobra, ale ty mówisz, że chcesz powiedzieć, że to ty, kurde, robiłeś. Tak powiedziałeś przed chwilą, że chcesz powiedzieć, że to ty zleciłeś to. Dobra, to powiemy na Wąskiego, no kurwa, no nie drąż tematu. O, no to no dobra, no to już prędzej. Kurwa na mnie. Kurwa, stary, myślałem, że przyjmiesz za drużynę wyrok na klatę. My cię odbijemy z tego więzienia. Tak. A ty widzisz, Wąski, ja cię mogę obronić tutaj elegancko. Jak ja pójdę siedzieć, to kto będzie przepierał kurwa te rzeczy, kurwa urzędzie. Ja. Jak ty pójdziesz siedzieć, kurwa, za przeszkolę... Słyszeliście to? No właśnie, kurwa, kogoś słyszę, no. Słyszeliście to? Co? Jakiś dźwięk, no. Jaki? Ktoś się jakby powiedział ja.
Ja nic nie słyszałem. Widziałeś coś? Nie. Słyszałeś to? Co? Będziesz następny. Co ty kurwa mówisz, człowieku? To się słyszałeś to, Wąski? Tak. Ja nie. Co wy kurwa pierdolicie, kurwa? Odkleiło was? To nie ja. Jest tu was spalona. Spalona w chuj. Tak. Ale ja nic nie słyszałem, o co chodzi? Mogę ci przysiąść, kurwa, nie wiem, no to też. Nie słyszałem, no. Niech ktoś coś pierdoli. Tak kurwa, no jakby był daleko, albo gdzieś. Tutaj. Przejście? O. Co? Słyszałeś? Nie! Wąski, słyszałeś? Tak. Ty mi odpierdala. Co kurwa? Wy chorzy na głowę kurwa jesteście? Macie schizofrenię? Oboje? Bóg naraz kurwa, no. Nie no kurwa, jestem pierdolnięty i słyszę głosy. Burza, głosy. Może Bóg płacze? Za Heinelkiem. Ja nie wierzę w Boga. A to? Co? To może wyciągnij słuchawki, kurwa, z uszu. O! Ja nie mam słuchawek. No jak nie? Dobra, słuchajcie, kurwa. Znormalnijcie. Jak znormalnijecie, to odezwijcie się. Idę szukać nowej miejscówy. Okej. Jasiu, to powinien, jak chce grać ducha, to powinien policję naprowadzić, czy tam na swoje ciało, czy na jakby ten... czy na swoją historię. Może wpadnie na to, daj mu czas? Okej. Okay. Sergio don puta madre. Na, halo. Kurwa, SMS-y jakieś jebane. Co tam? Ty, słuchaj. Jaja se ze mnie robicie? Ki jaja?
Co mi kurwa wszczepiłeś w samochód? Co ci wszczepiłem w samochód? No kurwa, jakiś balast do mnie napierdala. Ej, uczy. GPS. Pod szpitalem jestem. Na szpital, jedziemy. Chuj zabawny, no. Boga się nie boisz? Zabawny chuj, no. Pizze. No. No, bardzo zabawne. On dla ciebie niespodzianka. Tak. Fajnie. Jesteś? Me. O, żyję. Dobra, w chuj zabawne, stary. W chuj zabawne. Co się stało? Który mi kurwa podpiął jakiś kurwa głośnik w aucie? Nie my. Że my cały czas siedzieliśmy na dole, ty przeszedłeś później, no to jak? Z nami szedłeś wszędzie. Kurwa, przeszukaj ze kurwę, no. Który z nas mógł to zrobić, Sergio? Na logikę. Właśnie. Gdzie to kurwa jest? Czekaj chwilę, ja zaraz odzwonię, okej? Okay? Dobra. No. Tak. Mam. Wszystkich. Dobra? To znalazłeś coś? No nie, kurwa. Dobra, jaja sobie ze mnie robicie, czy co? Jak my? No kurwa, no coś do mnie gada, no. No ale... No to kurwa, to do nas też, kurwa. Dobra, to rozjebiemy tutaj zaraz pół ale miasta. Ty to widzisz? Nie. To jak chcesz rozjebać coś, czego nie widzisz? Ja mam coś lekko. To no jak się kurwa chowam? Jest szansa, że tu trafię. Jak? Może nie pod szpitalem. Czekaj, to zaczęło gadać do nas, machacie winiego. A po co? Skąd mam wiedzieć po co? Tego się zapytaj czegoś, kurde. Halo, halo? Wiemy jak się... Halo! Halo, kurwo, wyłać. Spokojnie. Dobry duszku, czy nas słyszysz? Dobry duszku i chuj. Acper, ty co ty? To ten był? Nie, schiza jakaś, kurwa, nie wiem. Się zdaje, to poziole. Sergio, jarałeś coś? Nie. Kurwa, to nie poziole. To nie poziole. Dobra, dosypaliście mi coś do papierosa. Jak ja kurwa cię na dzisiaj nie dotknąłem. Co? My cię nie dotknęliśmy, Sergio, w ogóle tak szczerze w sumie, nie? My siedzieliśmy, ty przyszedłeś. Nie robicie sobie ze mnie, no nie. Dzwoń po księdza, kurwa. O! Schowaj broń. Schowaj broń. Radzę ci jako adwokat. Dobry. Co on, kurwa? Dzień dobry, pan Spłato, broń się do mnie obnosi. Ma pan licencję? Wiadomo, że nie. Słuchaj, akcja jest. To kurwa, co ty... Nie mam broni! Się, kurwa, boi, jebany. Panie, spokojnie! Halo, ja tu Panie. Proszę pana, spokojnie, panie policjancie. Aha, to nieźle. To fajny policjant. Wytrenowana ta policja. Tak. Bez kitu. Wszystko potrafią. Wszystko fajna lita uczył. Chodźmy na chodnik. Czemu powiedziałeś mu, że oczywiście, że nie? Policja tutaj nie rozumie żartu, bo mają kija w dupie. Ja to bro. Czy słyszałeś to? Co? Żeby nas jebać, ktoś tak powiedział. Już powiedział, że nas jebać. Ty to powiedziałeś, że nas jebać? Jakiś problem masz?
Halo. Kurwa, problem masz czy co? To nie ja, o co chodzi? To na chuj kurwa pierdolisz do nas? Ale ok. Ja jeszcze kurwa robisz, to ci zapłacił Wini, żart za żart. Ale powiedz mu kurwa, że sorry za siostrę i tyle kurwa, i pal w rotę stąd. To na ranę. No właśnie, i mu to powiedz kurwa. Frajer. Kurwa, co będzie jaja kurwa robił? Ale jestem mokry. To nie w dobrym tego słowa znaczeniu. Dobry. Kto to tak kurwa zaparkował przy mojej furze? Kogo to samochód? Mój. To jest ta. No przeparkuj. Już, uciekam. Zapraszam. Zarejcuj kurwa. Ja nie wiem, ej. Jak nie słyszymy to samo... Czekajcie, czekajcie. Jak słyszymy to samo wszyscy... No. Ktoś nas wyszła... tam. Serhio, mam pytanie. No. Czy ty kogoś zabi... Czekaj. No. Tak. Co? Jasia? Kto kurwa Jasia? OG Jasiu. No co z nim? Nie żyje. No. No i co? Nie miejscują, że nie poczytałem o takich rzeczach, kurwa, to? Ja to spokojnie rozmawiam. Kurwa, kamery, ściany i wszystko inne ma uszy. Dobra, wstępujcie, wstępujcie. Dobra, chodź wąski. Wejdziemy tu. Kurwa, na kolana jeszcze się, nie? Dnia w tył. Chodź. Kurwa. Pomiędzy nas se usiądziesz. Tak, chyba na skrzyni biegu. No, będzie siadał na gałce zaraz. To już jednak wolę chyba te twoje kolana. Kurwa, to i to jest ciepłe. Tak, ale jest większe prawdopodobieństwo, że Esteban mnie nie zabolcuje. A skąd wiesz, misiaczku? Nie, kurwa. Chyba jednak sobie wyśpisz. Żartuję, wąski. Jak co ty, ogarnij się. Wąski. Ja, jak to coś kurwa za nami poleci. Ale ja tam kurwa w duchy nie wierzę. Słyszeliście czy nie? Tak, no słyszeliśmy. No to dobrze, to ja nie kurwa, jestem pierdolnięty, zajebiście. No da. I dalej nie wierzysz w duchy, tak? Nie uciekniesz. Słyszałeś to, czy ty też nie? No słyszałem. A co się z tymi jego tego stało, z, że tak powiem, szczątkami? Nie wiem, kurwa. Masz te szczątki. Może to trzeba kurwa spalić. Ej, a jak ktoś wykonał rytuał wudu jakiś albo inne chore popierdoleństwo? Jaki kurwa rytuał wudu, człowieku? Ty, to jest ten hajtańczyk. To jest ten Royce? Royce, o, on się zna na tym, no. Dzwoń do Royce'a, ja zadzwonię, mam do niego numer. Dobra. Mogę was zabrać w tamto miejsce. Kurwa, niedostępne. Zabierz nas. Bo patrz, nie padało od miesięcy. Teraz jakieś dziwne głosy. Coś mi się tu nie zgadza, Sergio. A mi się kurwa wszystko zgadza. Dobra, pokaż nam, gdzie są szczątki i ja wiem, gdzie będziemy mogli rozmawiać, że on nas nie będzie słyszał. Gdzie? W kościele. Jesteś pewny? Nieczysta dusza nie wejdzie do kościoła. To jest zabłąkana dusza, która dalej, podobno, ja wierzę w to. Ja wierzę w zabłąkane dusze, które są wierzący, zabłąkane. Kurwa. Ja wierzę w dusze, które mogą być zabłąkane w padole ziemskim, tak? To kurwa, kościół wymyślony? Do kościoła. W jakim kurwa padole? Na ziemskim padole. Dobra, kurwa, następny kurwa. Weź kurwa, odwołaj tego kurwa ducha i tyle, no. Jak odwołaj ducha? Też jesteś kurwa wtajemniczony kurwa w popierdolenie. Tak, to każ mu kurwa spierdalać. Nie upierdala kurwa od nas.
Ja się nie znam na egzorcyzmach, ty. Co ja jestem, ksiądz? Czy miał koloratkę, kurde, na sobie? Znacie jakiegoś pastora? Kogo znamy? Pastora jakiegoś. Pastora. Znasz Sergio jakiegoś pastora? Tak. Erwina... Erwina Knopersa. Erwina Knopersa? Masz do niego numer? Tak, wiadomo, nie? Codziennie ze sobą gadamy o duchach. Nie wiem, dziwna sprawa, no. Ale załóżmy tak wszystko, kurwa, teoretycznie dobra, że jest ten duch, no. Jak się skurwysyna pozbyć? No to chyba albo ksiądz będzie wiedział, albo Royce będzie wiedział, tak? Kurwa, jak mam wybierać pomiędzy ksiądzem a Royce'em, to wybieram Royce'a, kurwa. Wiesz, po co jest na banku dwa kościoły powstały? Ja wiem. Palić heretyków. Nie, nie. Tak. Kurwa, po to, żeby, kurwa, kontrolować ludzi. A wiesz, po co spowiedź powstała? Żeby księża wiedzieli, bo co pleba... ludzie zrobili. Tak, bo pleban se, kurwa, grał z tym, że można władcą, kurwa, karty, czy kurwa w inne kości i jak tam jakiś kmiotek przyszedł, kurwa, to wiesz, spowiadał mu się, co zapierdolił panu, a później tamten, kurwa, wszystko powiedział temu, nie? Jak przejebał karty na przykład. Także ja w tą, kurwa, instytucję nie wierzę. To jest, kurwa, najstarsza mafia na świecie. Tutaj. Dokładnie tutaj? Masz jakąś łopatę? Mamy, kurwa, ani saperki, ani... No nie, kurwa, kojoty albo jakieś inne gumory złapały. Czy dokładnie, Sergio? Tutaj. Pod tym krzakiem, tak? Tak. Tu nic nie ma. Jakieś, kurwa, ponadgryzane, kurwa, jakieś kości są. No nic, kurwa, nie ma. Jakieś, kurde, szmaty po ubraniach i tyle zostało. Mięso całe zostało zjedzone. Co dobra. My mamy teraz zrobić? Dobra. Ja ty nie znam, on nie dobra właśnie. Przynieś jakąś paczkę, kurwa, zakopiemy go, kurwa, bądźmy w porządku. A może spalmy go, kurwa? Nie, zawieźmy go do kościoła. Kurwa, dobra, zostały. A tu nic nie ma, ja myślę, że MS też, kurwa, zabrał, kurwa, ktoś zgłosił, tylko mi nie chce powiedzieć. A to by wszystko zabrali. No kurwa, no co tu zostało, kurwa? Dobra, idę ogarnąć jakieś kurmane. Sprawki, kurcze. Co z tymi sprawkami, no, jakieś szmatki, kawałek. Dwa jebane krzotory. Co, ty chcesz ogarniać wąski? Pan nie chce siedzieć na gałce.
weź, co? Weźmy te szczotki, stary. Czekaj, Sergio, bo ty masz swój drogi garnitur. Ja się poświęcę tutaj dla dobra sprawy. Czekaj, dzwonię do Blake, niech to zabiorą. Musiałem, żeby w moją koszulę, chciałem koszulę ściągnąć, koszulkę i... Weźmiesz albo ty. Co kurwa? To? Zabierz to, zostawiłeś. Kurwa, ciężkie gówno tutaj się dzieje. No. Dobra, słuchaj, dzwonię do tej kurwy, niech to zabiera z tobą. Co tu jest, kurde? Co tu jest do dzwonienia, stary? Halo? Tutaj tylko mówię ci, skrawki szmaty. Dzień dobry. Mówi? Znalazłem coś, co może was interesować. Co pan znalazł? Kto mówi? Ja zabiłem. Mówi? Znalazłem. Ja zabiłem. Znalazłeś. Znalazłem ciało. Zabiłem. Które ciało? Ciało czarnego. Chodź, pomóż mi. Znalazł, kto mówi? Znalazłem ciało czarnego. Mówi. Znalazłem ciało czarnego. Ja mam rękawiczki, spierdalaj, odczuć z tego. Gdzie? Dobra, trzymam. Trzeba pomóc. Gdzie, jak pomóc? Komu? Gdzie? Trzymam cały czas. Czarny nie żyje. To jest czarny. William Hoffa, fa, fa, fa. Gdzie jest ciało? W worku. Gdzie dokładnie? W worku. Dobra, zakręć go. Jesteś w stanie mi powiedzieć, gdzie dokładnie? W worku. Opisać miejsce. W worku. W worku. Masz je? Czy... Mam je w worku. A gdzie jesteś? Dobra, czekaj. Jeszcze tylko myk tutaj wystawimy. Jestem worek. Jestem przy worku. A gdzie ten worek? Była woda święcona jest? W mojej nie, ręce. Myślę, żeby to kurwa nasze DNA spało całkowicie. Gdzie ten worek? Ręce. Ja mam rękawiczki, jak zawsze. Gdzie są twoje ręce? Gdzie jesteś? Komu jestem w ogóle? Jestem przy ciele. To ciało. Gdzie pan stoi teraz? Opisz mi, po co jest wokół ciebie. Tory kolejowe i habazie. Tory kolejowe gdzie? Tory kolejowe i habazie. Jestem habazie? Pod torami kolejowymi. Kolejowymi? A czy coś jeszcze jest charakterystycznego tam, czy nie? Piachu dużo. Dużo piachu. No. Myślałem, że się ktoś opętał przez chwilę, nie? Okej. Okay. No dobra. No dobra. Dobra. Wyrzuć tu te rzeczy. O, wrzuciłem. No. Dużo nie było, ale niech będzie. Jest. Co jest, kurwa, dalej go słyszę. Czekaj, ja mam pomysł. To zapal se blanta za niego. Tak, po pierwsze, a po drugie zostawię mu... Dzięki bardzo. ...przysłowiowego obola dla Harona. Wiecie, o co chodzi, widzisz, zawsze jest podpięty. Dobra, spierdalamy stąd. No, zaraz będzie gorąco. I na chuj mówiłeś, że coś tu jest, jak tam nic nie ma w tym worku. Jakieś kurwa paprochy. Weź to podpal, kurwa, i bój. Tak, podpal. Ty mokre? Mam zapalarę? Mam. Chcesz? Podpalić. Masz.
Gdzie jest mój samochód? Nie wiem. Tu był? Tak. Stracisz wszystko. Mhm. No dobra. Okej, no. Ja spierdalam w góry w dzisiejszą noc. Okej. Trzymajcie się. Uważaj na siebie.